Witam wszystkich serdecznie. Jak podaje The New NL, dwie rosyjskie rakiety wylądowały we wtorek wieczorem w polskiej wsi Przewodów w pobliżu granicy z Ukrainą. Według lokalnych mediów w Polsce zginęły dwie osoby. Premier Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Incydent jest drażliwy, ponieważ dotyczy pocisków, które wylądowały w kraju NATO. Western Defense Alliance, sojusznicy są zobowiązani do wzajemnej pomocy w ataku. Istnieje różnica między celowym atakiem a odbitymi pociskami. Polska stacja Radio Z podaje, że były to najprawdopodobniej szczątki pocisku trafionego przez siły ukraińskie. Wyższe rangą źródło wywiadu USA, które chce pozostać anonimowe, potwierdziło incydent agencji prasowej AP. Departament Obrony USA nie mógł jeszcze tego zrobić. Rosja szybko zareagowała na tę wiadomość. Zdaniem Rosjan doniesienia o rosyjskim ataku rakietowym na Polskę są celową prowokacją do dalszego zaostrzenia napięć. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony nie przeprowadzono rosyjskich ataków na cele w pobliżu granicy ukraińsko-polskiej. Rzecznik polskiego rządu również nie mógł potwierdzić incydentu i nazwał go sytuacją kryzysową. Powiedział, że istotne informacje zostaną ujawnione wkrótce. Rząd zwołuje nadzwyczajne posiedzenie. Pociski to zabłąkane pociski, które nie trafiły w cel podczas wtorkowego masowego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Przewodów leży niecałe 100 km od Lwowa na zachodniej Ukrainie. To jedna z miast na Ukrainie, które we wtorek zostało zbombardowane rosyjskimi rakietami. Ukraińska sąsiadka Mołdawia również została pośrednio dotknięta rosyjskim bombardowaniem we wtorek. Duże części kraju były pozbawione prądu, ponieważ uszkodzona została linia wysokiego napięcia z Ukrainy. Ukraińskie miasta w całym kraju zostały we wtorek zbombardowane rosyjskimi atakami rakietowymi. Te bombardowania miały uderzyć w sieć energetyczną Ukrainy. We wtorek w wielu rejonach Ukrainy zabrakło prądu. Ukraiński rząd mówił o sytuacji krytycznej. Rakiety trafiły także w stolicę Kijowa. Według burmistrza miasta połowa ludności była pozbawiona prądu, częściowo dlatego, że zapobiegawczo wstrzymano dostawy w różnych miejscach. W kraju liczącym ponad 40 milionów mieszkańców według rządu bez prądu pozostaje 7 milionów gospodarstw domowych. Według ukraińskich sił zbrojnych wystrzelono więcej rakiet niż 10 października, kiedy Rosja przeprowadziła zmasowany atak rakietowy na sieć energetyczną i komunikacyjną. Było to po ataku na strategiczny dla Rosji most przez cieśninę Kerczeńską na Krym. No i takie oto wieści w dniu dzisiejszym. Nieciekawie się robi. Te prowokacje na pewno do niczego dobrego nie doprowadzą. I to by było na tyle. Do następnego razu.